Nazywam się Barbara Kisicka, jestem wolontariuszką grupy Dzieło na Misji, która od niedawna jest także fundacją. Jeżeli chodzi o mój wyjazd na wolontariat misyjny, najsilniejszym doświadczeniem dla mnie z jednej strony było doświadczenie wspólnoty i wspólnotowości, to na jednym biegunie, na drugim zaś takie bardzo osobiste doświadczenie Pana Boga i Jego obecności w tym całym doświadczeniu. Jeżeli chodzi o wspólnotę, wspólnota Konsolaty, wspólnota ojców misjonarzy ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, która nas formowała przed wyjazdem, a także potem uformowanie takiej grupy, wspólnoty, co prawda małej, bo małej, czteroosobowej, sprawiła, że tak naprawdę byłam w pełni przeżyć to doświadczenie. I z jednej strony przygotowanie, z drugiej strony utworzenie tej małej wspólnoty, która miała działać w zupełnie innym środowisku, na zupełnie innej ziemi, wśród zupełnie nieznanych nam ludzi, było bardzo ważne i myślę, że bardzo mocno rezonowała też w kontakcie z tymi ludźmi, których spotkaliśmy tam, a także ta kwestia, doświadczenie zupełnie innej wspólnoty, zupełnie innej rzeczywistości, kultury, stylu życia, myślenia, doświadczenia drugiego człowieka była dla mnie niezwykle ważna. Wiadomo, wychowaliśmy się w kulturze europejskiej, natomiast doświadczenie czegoś zupełnie innego, doświadczenie człowieka i życia w Ameryce Łacińskiej, a dokładnie właśnie w tym środowisku ludzi z Mendozy, dokładnie w prowincji, w której pracowaliśmy, było dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Doświadczeniem powalającym momentami, ponieważ są to ludzie szczerzy, otwarci, bardzo silnie zaangażowani w życie swojej wspólnoty, swojego, powiedzmy, małego kościoła. I to było niezwykłe. Z jednej strony to, w jaki sposób duszpasterze kierują swoją wspólnotą, która tak naprawdę ma wiele pola do działania i tak naprawdę ojciec, owszem, jest istotny tam, czy duszpasterz jakikolwiek, ale on daje dużo pola dla tych ludzi do działania. Każdy członek tej wspólnoty jest niezwykle ważny. Każdy z tych osób, które tworzy tę wspólnotę, jest bardzo ważny i tworzy taką nierozłączną i niepowtarzalną komórką. To, co mnie urzekło i wprowadziło w pewien zachwyt, ale i też zaskoczenie pozytywne, to, że po pierwsze kobiety mają bardzo dużo do powiedzenia, mają bardzo ważną rolę do wykonania. Niejednokrotnie było tak, że kobiety piastowały, nie wiem jak to się nazywa w Argentynie, ale piastowały funkcję szafarek, czyli chodziły z Eucharystią do ludzi, którzy tego potrzebują, do osób starszych, do osób chorych. Kolejna kwestia, która mnie bardzo mocno zaskoczyła, to, że młodzież w wieku przed bierzmowaniem, w wieku nastoletnim, z jednej strony może być katechistą, czyli osobą, która świadczy o Panu Bogu, mimo że cały czas jest formowana, cały czas też uczy się doświadczenia i relacji z Panem Bogiem, ale jednocześnie dba o tę formację swoich młodszych kolegów. To mnie ujęło, urzekło i byłam pod ogromnym wrażeniem tego, że tak to może funkcjonować. No oczywiście tutaj też chodzi kwestia otwartości tych ludzi, serdeczności, braku oporu w wyrażaniu takim pełnym emocji, wyrażaniu siebie, bez względu, nawet byli momentami szczerzy do bólu, ale to było pozbawione jakiegoś fałszu, obłudy czy złośliwości. To było naprawdę szczere. I stąd pokochałam tych ludzi, chciałabym jeszcze ich kiedyś spotkać. No i też przejdę teraz do tej drugiej płaszczyzny, tego drugiego biegunu, czyli to, co wspomniałam na początku. Bardzo silne, indywidualne doświadczenie Pana Boga i Jego obecności podczas tego naszego wyjazdu. Krótkiego, miesięcznego, ale naprawdę budzącego wiele emocji, rezonującego cały czas i pracującego. Myślę, że w przyszłości pewnie to wyda bardzo duży owoc. Dokładnie chodzi mi o taką jedną konkretną sytuację, ponieważ jednym z elementów naszych misji było też odwiedzanie rodzin, osób starszych, czy nawet osób samotnych w ich domach z błogosławieństwem. Takie spotkania przypominały nieco naszą polską kolędę, natomiast różniło się nieco w konwencji, jakkolwiek by to nie brzmiało. Na początku odwiedzaliśmy tych ludzi, prowadziliśmy z nimi rozmowę, poznawaliśmy ich życie, ich problemy, ich radości, ich smutki. Po czym mieliśmy moment na modlitwę, na przeczytanie fragmentu Pisma Świętego, a potem ojciec Juan Carlos, który z nami wyjechał właśnie do tej Mendozy, próbował ten fragment, który przeczytaliśmy tym ludziom, wytłumaczyć w kontekście ich doświadczeń, ich życia. I zazwyczaj one były bardzo trafione, te fragmenty.
I następnie, jeżeli była taka konieczność, ojciec oprócz tego, że błogosławił wodę, błogosławił dom, rodzinę, był taki moment, że jeżeli były w tym domu osoby chore, udzielał sakramentu namaszczenia chorych. I doświadczałam tego na każdym kroku, gdy właśnie dochodziło do namaszczenia chorych, tego sakramentu, do udzielenia go. Natomiast był jeden taki moment szczególny, już nawet nie pamiętam twarzy tego człowieka, pamiętam sam gest, samą otoczkę, samą atmosferę, natomiast był taki moment, kiedy ojciec Juan Carlos udzielał tego sakramentu, już namaszczał dłonie, czoło osoby chorej i w tym momencie nie da się tego opisać, trudno opisać takie doświadczenie słowami, myślę, że słowa tego nie wyrażą, nie wypowiedzą, natomiast byłam w stanie odczuć tak silne doświadczenie obecności Pana Boga, czy w ogóle Ducha Świętego, czy po prostu Pana Boga pod postacią Ducha Świętego. To była tak obecność namacalna i myślę, że to jest takim dużym błogosławieństwem dla mnie doświadczenie tego Pana Boga w kontekście całego mojego życia dotychczasowego. Myślę, że samo trafienie do tej grupy, trafienie pod dach ojców misjonarzy z tego zgromadzenia, ale i samo doświadczenie wyjazdu na misję, a i ten właśnie moment, o którym wspominam, jest dla mnie momentem przełomowym. Nie potrafię to w kontekście swojego życia dokładnie opisać. Wiem, że coś na pewno we mnie się zmieniło. Nie powiem, że pękło, natomiast nie wiem, nie potrafię tego opisać słowami. Wiem, że to cały czas we mnie pracuje, nie wiem, jaki to owoc wyda. Na pewno pozytywny, dobry. Wiem tylko jedno, że ta obecność była wręcz namacalna, chociaż wiadomo, to jest byt nienamacalny. Poza tym uświadamiam sobie, że właśnie w ten sposób Pan Bóg pozwolił mi doświadczyć, czym jest uczynek miłosierdzia. Uczynek miłosierdzia względem człowieka, względem duszy, ciała, bez względu na to, czy to jest dusza, czy ciało. Uczynek miłosierdzia. Chorych nawiedzać i jest od razu za tym masa innych skojarzeń idzie, bo nie wiem, głodnych nakarmić, spragnionych napoić. Myślę, że my to otrzymaliśmy od tych ludzi, nie my daliśmy im to. Bez względu na to, jakie tam czynności wykonywaliśmy, co robiliśmy, jakim służyliśmy, ale my w większości te dary dostaliśmy od nich. Natomiast to, co było najsilniejszym doświadczeniem, to, co ja najbardziej dostałam tak jako taki dar swój osobisty, to właśnie doświadczenie tej obecności Pana Boga właśnie w drugim człowieku podczas spełniania tego aktu namaszczenia chorych. Cały czas to we mnie pracuje, gdy tylko o tym myślę, moje serce drży na samą myśl tego doświadczenia. I życzę każdemu, kto wyjedzie na misję, podobnego doświadczenia, może w innych kontekstach, ale żeby każdy mógł doświadczyć tak silnej obecności Pana Boga. On był wszędzie, był w każdej sytuacji, każde doświadczenie jest ważne dla mnie i nie starczyłoby dnia, gdybym chciał o wszystkich sytuacjach opowiedzieć. Natomiast to wydarzenie, ten moment, ta obecność jest we mnie i było wiele momentów zwątpienia w moim życiu. Momenty były takie, że naprawdę leżałam pobita na ziemi, nie wnikając już dokładnie w szczegóły. Natomiast dzięki takiej sytuacji, dzięki temu momentowi Pan Bóg pokazał mi, że On jest, że On czuwa, że On jest przy mnie, jest w nas, jest przy nas. Nie da się tego opisać. Nie wiem, co bym mogła jeszcze powiedzieć. Życzę po prostu każdemu, żeby każdy mógł tak Boga doświadczyć, jak ja tego doświadczyłam.